studiu gościmy członków zespołu Protoplazma, Bogumiła Owsiak, Piotr Wygachiewicz, czyli Marcel, oraz słynny Cinema Wacek, czyli Krzysztof Wacek Owczarek. Ja bym chciał na wstępie zaznaczyć, że nie członek Protoplazmy, że ja z tymi przebierańcami nie mam absolutnie nic wspólnego. Ja szedłem do pracy dzisiaj, oni mnie złapali na ulicy i ten pan powiedział, że czy chcę wystąpić w telewizji. Ja powiedziałem, że bardzo chętnie, tylko musiałem mu dać parę złotych za to. I on mnie tu wprowadził. Ja teraz widzę, że to jest jakaś w ogóle banda, tu się coś dzieje. Kazali mi się w ogóle przebrać w coś takiego. Nie wiem, no zrobię z siebie idiotę, trudno. Jeszcze taką bluzkę mi kazali założyć. To ja nie wiem, co tu jest napisane. To jest też w obcym języku, niewątpliwie napisane. Słuchajcie, to co słyszymy, to jest wasza muzyka. To jest wasza muzyka. To jest konkretnie mój produkt, ponieważ to akurat jest wygenerowane przez jedną osobę do generowania takich prostych dźwięków, które służą jako podkłady w programach telewizyjnych. Nie jest koniecznych więcej niż jedna osoba, ale zaznaczam, że jako zespół, który występuje na scenie przed publicznością, tworzymy zgrany kolektyw. Jest to reprezentantka między innymi tego kolektywu, nasza wokalistka. I jest to zupełnie co innego niż tutaj w studiu na pewno. Protoplazma wystąpi w czwartek 29 stycznia w klubie Siódemki przy Piotrkowskiej 77. To jest rzecz, która jest pewna. Teraz, żeby kogoś zachęcić do przyjścia na ten koncert, powiedzcie, co tak właściwie gracie? Jak można tę muzykę określić? Bo to, że Wacek dokłada obrazki, to wiemy. No, Wacek na pewno jest tutaj elementem wysoce artystycznym. Tylko nie element. Przepraszam, Wacku, to tak na potrzeby, to takie słowo klucz. Natomiast my jesteśmy elementami no, stricte muzycznymi, ale żeby zachęcić telewidzów, w ogóle wszystkich naszych fanów, fanatyków, muszę powiedzieć, że będzie wiele atrakcji. Po pierwsze tancerki, po drugie no, pewna choreografia całości. Pracujemy nad tym w tej chwili, ale także efekty pirotechniczne, które przygotowujemy specjalnie na tę okazję. Czyli mamy zamiar wysadzić w powietrze Siódemkę. No właśnie, może być to jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć nie tylko Protoplazmę, ale Protoplazmę w klubie 77. Może jeżeli tak ostro tutaj z tym wyskoczymy, to jeszcze obawiam się, że szefostwo Siódemek może... To pójdziemy w zaparte. Ja mam nadzieję, że oni o tej porze jeszcze śpią w głębokim snem. Skoro ma być sporo atrakcji, to zastanawiam się nad strojami. Kultura generalnie ta związana z muzyką techniczną ma też swoje sposoby noszenia się. Mamy tutaj taki przykład. Popatrzmy. No i proszę, Bogusia odnalazła siebie na tych obrazkach, czyli możemy liczyć na to, że w Siódemkach będą podobne stroje, podobne efektowi. Ja myślę, że jakby Bogusia się przebrała za taki samochodzik jak tam na pokazie, to by chyba nie miała czym skierować swojego głosu do mikrofonu. A nie to... bym dźwigała dużo rzeczy. No tak, na to nie możemy pozwolić. No, Wacek, może ty też swój show zareklamujesz w jakiś sposób. No to nie będzie takie łatwe. Poza koszulką. No, to może pytanie jakieś, o będzie mi łatwiej. Pytanie. Co to będzie? Ja to nazwałem Cinema Wacek, wirtualna scenografia, no ale to nic nie mówi zupełnie.
Są takie przestrzenie, obrazki nakładające na siebie, bardzo pulsujące, bardzo żywe, nadające się do każdej muzyki, nawet do Połomskiego. Tylko zależy od tego, jaki mam tego dnia humor. No i właściwie, nie wiem, no to za każdym razem, jak jestem o to pytany, to ja po prostu zapraszam ludzi, niech przychodzą i oglądają, bo to bez... Nie, o to chodzi. Zapraszamy ludzi, niech przyjdą i oglądają. A tak a propos, czy muzyka Protoplazmy jest lepsza od Połomskiego? Nie ma muzyki lepszej i gorszej. Od Połomskiego oczywiście. Zatem jeszcze raz przypominam, że w czwartek 29 stycznia o 20 w klubie 77 będą mogli wszyscy, którzy będą mieli na to ochotę, zobaczyć Protoplazmę, zobaczyć dzieła Wacka, a na razie będą Państwo mogli zobaczyć Katarzynę Kindykiewicz, która dokona psychodelicznego przeglądu prasy. No niestety zmieniamy tematykę na trochę poważniejszą. Czy należy na murze Muzeum w Radogoszczu umieścić tablicę poświęconą pamięci niemieckiego Wachmana, który popełnił samobójstwo? To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałam. Życzę miłego weekendu. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, w każdej debacie, w każdym porządnym programie telewizyjnym jest taki obyczaj, że zaproszeni do studia goście na zakończenie programu mają kilkanaście sekund, by dokonać podsumowania. Zatem, drodzy moi, każdy ma po 30 sekund, żeby coś powiedzieć, oczywiście zgodnie z normami ogólnie przyjętymi w telewizji publicznej. Zaczniemy od Bogusi. Możecie zareklamować koncert, zareklamować Wacka, bądź zdołować konkurencję. Zacząć od siebie. No cóż, ja zapraszam ogólnie na koncert. Sądzę, że będzie to niezła przygoda i niezła zabawa. Po prostu. Tak. Marce? To ja skorzystam może z kilku sekund Bogusi niewykorzystanych, bo jakby wykręciłem się i nie powiedziałem nic o naszej muzyce. Nasza muzyka to progresywne, takie postindustrialne, psychotechno-pop, oparty na pewnej długiej tradycji zespołów, które istniały przed Protoplazmą, czyli Fioletowych Płynów Zdrowotnych, Morris Generative. Następnie w Łodzi robiłem jako jedna z pierwszych osób imprezy techno jeszcze na początku lat 90., gdy jeszcze w ogóle nie było tego pojęcia praktycznie techno, był to acid. Słynne imprezy w schronach pod Parkiem Poniatowskiego. Może niektórzy pamiętają, ale obawiam się, że nie bardzo. Natomiast Protoplazma jest takim zespołem, który obecnie robi show. Staramy się docierać do wszystkich. Rozrasta się i tworzy pewien już zgrany kolektyw, czego dowodem jest m.in. Wacek jako wizualna strona, oprawa tego. No i serdecznie wszystkich zapraszamy w ten czwartek na nasz show. Przy okazji dodam, że zespół Ameba jako gość z Warszawy również uatrakcyjni to. No i Wacek? Ponieważ nie mam konkurencji, więc nie mam kogo dołować, to chciałem tylko powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że mogłem w telewizji wystąpić. My też jesteśmy szczęśliwi, że całe to towarzystwo, elementy, nie elementy oraz Wacek mogli wystąpić w telewizji. Dziękujemy Państwu, zapraszamy do siódemek w przyszły czwartek o 20, a na zakończenie troszeczkę lżejsza muzyka. Do zobaczenia.